Dzień dobry. Przyjęłyśmy wyzwanie trenera Popika. Ja i Justyna, ze względu na to, że gramy na jednej pozycji, którą jest środek, wybrałyśmy blok. Od niskiej postawy, którą powinniśmy przyjąć, oraz wyżej uniesionych rąk, aby móc szybciej zareagować na wystawę rozgrywającej przeciwnej drużyny. Jeśli zajęłyśmy już odpowiednią postawę, teraz czas na reakcję na wystawę strony przeciwnej. Nasz pierwszy krok powinien być najdłuższy, drugi nieco krótszy, a trzeci powinien być dostawieniem jednej stopy do drugiej, aby znaleźć się prostopadle do siatki i móc wyskoczyć. Jeśli to już mamy opanowane, teraz podczas wyskoku musimy pamiętać, aby napiąć nieco brzuch oraz przełożyć wyprostowane ręce na drugą stronę siatki. Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy wszystkich miłośników siatkówki.